Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Określ liczbę wszystkich wiązań typu sigma oraz typu pi w cząsteczce związku chemicznego o wzorze półstrukturalnym. To zamienimy go sobie na wzór strukturalny, będzie nam o wiele prościej. Do tego atomu węgla wchodzą nam dwa atomy wodoru. Mamy tutaj wiązania pojedyncze, czyli to są wiązania typu sigma. Tutaj mamy dwa wiązania. Jedno będzie sigma, drugie będzie pi. Następnie tutaj mamy atom węgla, do którego mam przyczepiony jeden atom wodoru, wiązanie pojedyncze, czyli sigma. Teraz tutaj do góry i do dołu. Po jednym wodorze wiązania typu sigma. Przechodzimy teraz tutaj do tego węgla. Tu poniżej do węgla, do którego wchodzą nam trzy atomy wodoru. Następnie tu wiązanie podwójne, jedno sigma, drugie pi, węgiel i po dwa atomy wodoru. Ok. Sigma. No, pi łatwo, widzimy, że są dwa. A to teraz liczymy sigmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.